Znajdujemy się aktualnie w magazynie Paleo Style. Na tych półeczkach się znajdują rzeczy dla Was i zapakuję dla Was piękną paczuchę, poduszeczka. Może ktoś z Was otrzyma tą paczkę, także zobaczymy. Poteczkę z autografem, ręcznie podpisywanym. Każdy dostaje do każdego zamówienia, również dostaje naklejeczkę. To są dwie darmowe, fajne rzeczy. Dokładnie, taką piękną czapeczkę z moim logiem, z takim lewkiem. I w sumie w tej paczce to było na tyle. No i oczywiście pamiętajcie, że taką paczkę możecie również Wy zamówić z linku w opisie w Paleo Style. Zapraszam. Ale moi drodzy, dzisiaj będziemy rysować, a bardziej dorysowywać przeróżne rzeczy, aby wszystko grało ze sobą na jednym obrazku. Będzie to dosyć trudne, ale ostatnio taki odcinek już kiedyś tam nagrywałem i bardzo Wam się spodobało, dlatego nagrywam to kolejny raz. Łapeczkę zostawcie, subskrybujcie kanał na dole i zapraszam Was do oglądania. I chciałem Wam przypomnieć, w sumie widać, jak na załączonym obrazku mam piękną czapeczkę. Jeżeli chcecie kupić taką, macie link w opisie do Paleo Style. Kupujcie świetne czapy oraz koszulki. Ja dzisiaj cały na zielono, a my musimy dorysować aktualnie. Jakaś gwiazda rocka tu jest, przynajmniej taką wygląda, jakiś rock and rollowiec. I mama mu chyba weszła do pokoju, okej. Musimy dorysować mu coś, żeby powiodło się. No bo słucha muzyki, tak? Więc obstawiam, że potrzebuje słuchawek, tylko żeby to dobrze narysować, zrobić tak. Jeee, dobra, jesteśmy już na 61 poziomie, kiedyś nagrywam odcinek z tego. Tutaj mamy butelkę, płacząca butelka, jest jej przykro, bo prawdopodobnie brakuje jej kieliszka, tak mi się wydaje. Cyk, cyk, o Jezus, to bo jest brzydkie. Aha, zaakceptowało, a jest to brzydkie. Okej, mamy tu gościa na plaży, chyba pada z nóg już, w sensie jest mu bardzo gorąco. Mamy tu piękne lato. Jak się w ogóle cieszycie, że zaraz są wakacje i że mamy już lato praktycznie, napiszcie w komentarzu. Dobra, mamy tutaj, gościowi jest ciepło, jakoś może go zasłonić po prostu. Nie? To wygląda w ogóle jak bezludna wyspa, to może palmę narysujemy po prostu. Cyk, cyk, cyk. Co ja tu mam narysować? Co ja wam narysuję? Ja naprawdę nie wiem. Jest mu gorąco, muszę zarysować. Nie. Dobra, ta gra mi mówi palm tree i tyle to ja wiem, że mam zrobić. No i git, nie? Wow, nareszcie, nie wierzę. Dobra, mamy ziomeczka, który sobie smacznie śpi. I co? Musimy go chyba obudzić, nie? No to prawdopodobnie będzie to budzik, bo jeszcze ta szafka jest tak idealnie tutaj w tym miejscu. Tylko jak ja mam narysować budzik, żeby mi to zaakceptowało? Spróbujmy narysować budzik. Może taki starodawny, czyli to jest z takimi tymi. Nie wiem, jakiś timer. Ja, dobra, no taki budzik wydaje mi się, żeby nie obudził go, bo wygląda tragicznie. No ale, ale jest, nie? Brzuch go boli? A nie, prawdopodobnie ten króliczek jest po prostu głodny, tak? To może narysuję mu marcheweczkę. A no jeszcze pomarańczowy ten mamy. Dobra. Ale szczęśliwy króliczek, co to jest? O! Rycerz walczący ze smoczkiem. Ten smok jakiś taki chyba zdruzgotany, bo nie ma miecza po prostu. Ten rycerz nie ma jak się bić. A smok chyba by się chciał pobić. No to wydaje mi się, że trzeba narysować miecz. Czy ja narysuję dobry miecz? Dobra, ten miecz był po prostu tragiczny, nie? No ale dobra. Kot! Czemu ten kot nie ma ucha? A to jest w ogóle pokazane takimi kreskami, gdzie to trzeba narysować tak naprawdę. Także tutaj musimy narysować, no ucho chyba, prosta sprawa, trzeba mu narysować uszko. Źle? Perfekcyjnie te ucho narysowałem przecież. Może trzeba zarysować. No chyba se żarty robicie. Dobra, mega dziwne, czemu nie wchodzi mi uszko. Nie mogę, widzowie, nie? Trójkąt musiałem narysować, świetnie. Nie płacz, proszę nie płacz. Chłopaczku, blondynie, czemu, co ja mam mu zrobić, żeby on nie płakał? Czemu ty płaczesz? Co ja mam zrobić, żeby on nie płakał, ty? Nie wiem, naprawdę... Nie wiem. Chłopczyk czegoś chce. Może lizak, kto by na to wpadł? Dobra, kulturysta, widzowie, kulturysta potrzebuje sztangi, ale sztangi... Nie, do rąk mu mam dać? Może hantelkę po prostu zrobię, tylko nie wiem, czy ja to dobrze zrobię. Tak, tak i tak. Jakim cudem taka mała hantelka nagle zamieniała się w sztangę? Nie wiem, ale okej. Mówiłem o tym i nawet wyszło dobrze. Robot. Dobra, oko muszę mu zrobić, czyli kwadracik. No, widzisz, dałem ci życie, robocie. Pięknie. 70 poziom już. Dobra, telewizję ogląda i on chce oglądać mecz, a ogląda jakiś film romantyczny. No to... Musimy mu dorysować Dobra, widać, że go świeżbi ręka, czyli trzeba mu dać pilota, żeby mógł przełączyć telewizję po prostu. No ale jaki on ma nocha. Pa, i piłkę nożną nagle ogląda, piękne.
O kurde! Dobra, czemu to się odlicza tyle razy? A, czerwony przycisk! Czerwony przycisk! Tak jest, i rakieta wystartowała, i to jest świetne. Łowi ryby, tylko że łowi w wodzie bez ryb tak naprawdę. To może dorysujmy mu taką wielką, patrzcie. Cyk, cyk, cyk. Taką ogromną rybę, no większą niż jego łódź, pięknie. On się topi, on jest w wodzie. Chłopczyku, czemu się topisz? Co ja mam dorysować? Co ja mam zrobić, żeby on oddychał? Płuca, nie no. Tą rurkę taką może. Tą rurkę. Źle? Zakryję mu takie te usta i tak. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobra, zrobię mu tak i tak. Ja nie mogę, przecież narysowałem to tak samo, nie rozumiem. Ale dobra. To jest kosmita. Kosmita, to co to jest, księżyc czy słońce teraz? Bo nie, no chyba księżyc. Ale dobra, to kosmita chce wrócić prawdopodobnie na swoją planetę, czyli musimy mu dać statek kosmiczny, czyli po prostu UFO. Czyli tak i tak. Dobra, narysowałem to bardzo brzydko. Nie, tego nie chcę! Jakie pióro mogę odblokować. Lose it, nie chcę tego, nie potrzebuję. Diabeł? To z drugiej strony musi być anioł, tak? Jakoś tam, to się jakoś tam mówiło. Tak, jeszcze jest ten. Cyk. O, widzicie, nawróciłem go. Taki najbrzydszy anioł chyba, jaki widzieliście, co? No, nie wygląda totalnie jak anioł. Ale bardzo się starałem. O, tu jest bezludna wyspa i tu mamy gościa na palmie. Dobra, on tak już tak patrzy na wodę. No nie wiem, czy mu mam statek, ale tratwę. Może tratwę potrzebuję. To walnijmy mu taką tratwę. Nie? Statek? Naprawdę dorysowałem masz digi? W sumie tak, no bo na zwykłej desce to by nawet daleko nie popłynęło. Nie ma oka. On płacze, bo nie ma oka, czy płacze, bo... To jest beznadziejne. Tylko jest tragiczne, naprawdę. No ale dobra, żyje przynajmniej, nie? O, tu musi być chyba ten! Znak Batmana, widzowie! To jest idealne miejsce, żeby zrobić znak Batmana. Tylko jak się robiło nietoperza? Jak się rysowało nietoperza? Dobra, zrobimy tak. Dobra, niby taki... Dobra, nie wierzę, że to wyszło. Byłem pewny, że to nie pa Batman. Na taki znak reaguje Batman? Nie wiedziałem o tym. Urodziny! Chcę jedzenie, tylko jakie? Torcik, tak? Torcik? To może taki trójkącik? Nie? To może torcik taki? 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 Co? Takie kropeczki dałem i... Dobra, nie wiem, ważne, że chłopak jest zadowolony. Co tu jest? Pierścionek! Złoty pierścionek! Ona jest wkurzona. A bo brakuje może diamencika, a tu trzeba taki ładny, ładny diamencik, widzę, bo to będzie diament do końca życia. Diament do końca życia to trzeba taki. Nie no, jest piękny. No chyba najlepszy obrazek, nie? Piękny. Dobra, tu jest gościu, gościu pod nikiem śmierć. Gościu pod nikiem śmierć tak zwany, to może mu dorysujemy... buzię. Nie, buzia nie. Co ja mam zrobić? Nie, no nie może to być buzia. Co ja tu mam narysować, żeby... No na pewno coś w tym kapturze. Dobra, śmierć, jakby ci tu zrobić, bo to jest taka maska, taką czaszkę może trzeba narysować. Kiedyś się taką robiło, tak? Tak, tak. Naprawdę? To jest taka czaszka. No tak, w sumie to jest szkielet, po ręce... Miałem patrzeć na rękę, czemu nie patrzyłem na rękę? Kłódka! Czemu płacz? A, bo potrzebuję klucza! Dobra, tylko ten klucz trzeba dobrze jakoś narysować. Żeby nie był brzydki. Tak, tak, tak. Jeszcze, co się śmiejesz? Co, brzydki klucz? Zadająca, kim ona jest? Wróżką. Czego ty potrzebujesz? Masz kolorowy patyk. Dobra, już tak przemyślałem, widzę, wróżka, no, musi mieć różdżkę, tak? A różdżka to ma chyba gwiazdkę. Bo ja nienawidzę gwiazdek rysować, naprawdę. O, i akurat to trzeba, kurde, spróbować narysować, jakbym wiedział, że to jest żółty. Jest ładna. No, już myślałem, że mi nie zaakceptuje. Dziadzio, czemu płaczesz? Tak, co ty potrzebujesz? Okulary! Takie fioletowe oksy, co ty gadasz? Źle! Przecież idealne oksy. No chyba se żarty robicie ze mnie. Lepszych okularów nie rysuję, nie narysuję tymi dziadkowi. Dziadzio, narysuję ci oksy, najlepsze jakie widziałeś w swoim życiu. Proszę.
Nawet nie zdążyłem tamtych dorysować. Kredka, nie chcę tego. Wróżka, zębuszka. Poduszka? Nie? Ząbek. Ząbek, jak narysować taki ząbek? Taki. Ząbek? Pieniążki dostaliśmy! Yeah! Let's go! O Boże, tu jest jakiś rabuś i on chce się dostać do sejfu. On chce się dostać do sejfu. Jak ty się dostaniesz do sejfu? Kolego, trzeba podkop zrobić. Tunel! Tak? Nie? Łopatę muszę mu dać. Dobra, łopatę ci dam. To gdzie? Jak ja mam to zrobić? Łopatę, trzymaj. Tu, kolego, tu. Jezus, nieinteligentny. Ja nie mogę. Jak ja to mam zrobić? No. Nie rozumiem tej gry. Świeczki, on płacze. Trzeba podpalić świeczki. Proszę, nie płacz. Wygramy? Naprawdę nie? No proszę. Jest, idealnie widzowie, kończmy to. Dziękuję wam za oglądanie, przyjaciele, tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobały te poziomy, bo było ich bardzo, bardzo, bardzo wiele. Łapkujcie, subskrybujcie, trzymajcie, yo.